Akcje policji, siedmioro zatrzymanych i całkiem pokaźna ilość skonfiskowanych narkotyków. Tak wygląda efekt pracy mundurowych nad eliminowaniem tzw. Tak dilerki. Jako pierwszy w ręce policjantów wpadł osiemnastolatek. W Filipowie uwagę funkcjonariuszy zwrócił mężczyzna, który na widok policjantów próbował coś gwałtownie schować. Okazało się, że miał co i było tego niemało po 11 tabletek LSD i Ekstazji, a do tego 27 Gramów amfetaminy i 8 g marihuany. Ten zbiór dowodów trafił do policyjnego depozytu, ale wkrótce znacząco się powiększył o kolejne 56 gramów marihuany, które znaleziono w jednym z subalskich lokali gastronomicznych. W Zamkniętym dla gości lokalu policjanci poza intensywnym zapachem palonego zioła jeszcze całkiem spory jego zapas znaleźli za fotelami. I w toalecie. Do aresztu pojechało z knajpki czterech mężczyzn, 27-latek, 2 ,28 i 28-latkowie i jeden 29-latek. Ostatni strzał to zatrzymanie pary, która Volkswagenem przemieszczała się po mieście, wożąc na tylnej kanapie całe 100 gramów marihuany i 27 gramów amfetaminy. Ogółem w policyjnym magazynie dowodów znalazło się więc 164 gramy marihuany, 53 gramy amfetaminy i ponad 20 tabletek innych środków odurzających. Wszyscy dilerzy natomiast na mocy postanowień sądu osadzeni zostali w areszcie tymczasowym. Orzeczono go póki co w wymiarze od 1 do 3 miesięcy, ale pobyt za kratami może potrwać znacznie dłużej, bo kodeks karny w takich przypadkach przewiduje nawet dziesięcioletnią karę pozbawienia wolności.